Tak ja vás tutaj bardzo pięknie witam. Dzień dobry, proszę państwa. Witam was na serdecznie tutaj w skalach Adrzpaszskich na jeziorku u nas u Flisaku. A witajcie wszyscy na pokładzie lodzi takowego pięknego, poetycznego nazwiska. Nazywa się Titanic 2. Dzień dobry. Już wiecie, co nas czeka. Będę góra ladowa. Dobra, tak jeziorko skalne powstalo okolo roku 1857 przez barona Ludwika Nádherného. Má v długości 320 metrów, szerokości 25 metrów. A uważajcie teraz, bo maksymalna głębokość tego jeziorka w niektórych miejscach aż 300 centymetrów. Tu na prawo zaraz będzie port Singapur, gdzie będzie państwo wyszarać, jak was nie utopię. Tam do góry na was będzie jeszcze potem czekało 500 schodków romantycznych. Tylko dla waszego zdrowia i kondycji. Lepiej zatonąć. No, tutaj jest nasz drugi statek, nazywa się Costa Concordia, kapitan Francesco Schettino. No, w przypadku katastrofy, proszę państwa, ten, ktoś umie pływać, wyszerajcie proszę przez prawą burtę. Ktoś nie umie pływać, wyszerajcie proszę przez lewą burtę. Żeby sobie potem we wodzie nie przeskazać. Woda z jeziorka ma taką bardzo magiczną moc, proszę państwa, kto się tej jedenkrát napije, ten do kibla biega celu noc. Możecie spróbować, na Morawie piją slivovicu, my máme sračkovicu. Tak možno zobrať do butelky dla teščovej na kawę. Tak, tutaj na prawo to już jest, zobaczcie na nas, to jest szef jeziorka, tego wodnik Šuvárek, zobaczcie. On ma takie wielkie czerwone oczyska, zobaczcie. Nie, to nie jest od alkoholu, to jest od płaczu. Bo on stale płacze nad swoją żoną. Jego żona, bo żona, bo żena Šuvárková jest tutaj, patrzcie na nią, alkoholiczka jest. Niebieskie burwy od denaturatu. To malutkie oboksinek, Pepinek, też alkoholik. Jedno oko po mamie, drugie po ojcu. Rodzina patologiczna. Dalej na prawo to jest duch naszych gór. A teraz uważajcie, bo wszystko w prawej stronie jest góra jagodowa. Jeden raz to rosły jagody wielkie jak pomeranče. A to było po Černobylu také velké. A toto nie jest kretik, to jest tukan vysokogórský. No i uważajcie, bo w lewej stronie teraz, zobaczcie. To jest nasza pani Helga, ostatnia tancerka, hula hula bonga bonga. Nie wysoko, to na wyspie. Ale dzieci patrzą na prawo, 18 plus. Dalej na lewo, to jest nasz ostatni bubr w Czechach. Ostatni bubr, to nie jest myśl. A uważajcie, bo w lewej stronie, tam na brzegu są krokodyle. Wczoraj to był jeden krokodyl, dzisiaj już są dwa. 500 plus. Mój kolega mówi. Ja nie wiem, co to znaczy. Dalej ta wyspa w lewej stronie się nazywa Wyspa Krasnoludką. Mają tam taki restaurant u Švejka. Zobaczcie, mają tam mikrofrytki. Mikropivo, mikropice, mikrokebab, mikrohamburger, ale ceny mają makro. A teraz proszę państwa, ale żegnajcie, bo na pewno, bo będzie teraz taka trudniejsza trasza. Przed nami jest Gibraltar, proszę państwa, przyjmujemy do takiego strasznego miejsca, gdzie zatonął nasz pierwszy statek. Zaraz zobaczycie ostatki po katastrofie z Titaniku. Tutaj zatonął nasz pierwszy statek Titanic numer 1.
To nie jest DiCaprio, to jest moja teściowa baba niepotrzebna. A komin zatopiony a moja teściowa. Aligator. Tak, a teraz proszę państwa, wiecie jak zatonął Titanic? Wiecie? No, jak nie wiecie, zaraz zobaczycie. Uwaga. Góra lodowa. Macie 3 minuty teraz. Dobra, proszę państwa, dámy a panowie, tam wprzodu na tej skale jest widać jeszcze taki kościotrup, widać? Widać. To byl náš šéf, málo platil. I obok od tego kościotrupa jest widać taki znak zákaz wjazdu ruchu. Nad něho máš při samej górze, můžete zobaczyć, ak máte dobrom vyobrażenie, głowę hipopotama. V górze. Vidíš? Tak. To kdo pije, to potom vidí. Ještě vám povím. 2 kilometry stůl po pravé straně vo Vavozu znajduje se žrudlo. Řeky Metuje, který tu napěvňa naše skalné ježorko vodou. I Poláci, rozumíte, co mluvím všetko? Dobrá, tak já vám bardzo pěkně děkujem za vizitu. Tu je konec našej vyčačky. Poste si nezakupili biletu v povrotných. Možno skákaš do vody, do vidzenia. I koběty mají pěrčenstvo. Tak a teraz, robíme nejšivší obruč statku. Patent český. Všichni se obracajte na svých hlavkách. Stajeme, odvracáme se i sedáme. Nerobíme kroka. To je Piranha skalna vysokogórska. Piranha skalna. Brat nemá zęby, bo už je s nemeritkou. I v tomto miejscu na konci tego ježorka je glembokoš po kostky už. Ale musíte být hlavou v důl, tak musíte být. Potom glembokoš po kostky. Motor žilník na pent, je ekologický turbodiesel. Na becherovku, žubrovku, slivovicu, soplicu. I 1 liter džento džentožer. Jste ještě po obědku, ne? Tak, buď těžké to je. Dobrá, będziemy teraz, proszę państwa, obeplývat vyspichavajské z té druhé strony teraz. Před námi jest vydač kanál La Manche. Pod námi znajduje se Eurotunnel. Za 50 korun tu je celý svět. Tu máme zlatou rybu. Zdechlu. A toto je legendární Michael Jackson. Po první kosmetické operaci. Nový nos, staré brýle. Napravo na té skále uvažajte, bo tam jsou bardzo denervovaní Spider-Mani. Máme tu aj rybej halucinek dla teščovej. A jest tam vidíš Biedronka, zaraz będzie Tesco, máme všechno tutaj. Dzisiaj otvorené, možno nakupit. A toto nevím, co je, to tu včerajší nebylo. To je chyba Jožin z Bažin po halucinku. Jožin z Bažin. Proszę państwa, jeziorko skalne w Adrszpachu jest też takie bardzo unikatne, wiecie, bo ono zimą tutaj nigdy, toto jeziorko nigdy nie zamarznie. Jeden raz tu była taka grupa geologów. Bádali, dlaczego toto jeziorko nikdy nezamrzne? Potem nakonec si vybádali, že jeziorko nikdy nezamrzne dlatego, že v listopadě z něho vody vypušťáme. Dlatego nezamrzne, bo ono nemá vodu. No a teraz jesteśmy v takém bardzo ciekawym miejscu, proszę państwa. V tomto miejscu ktoś z vás do vody vrčí 1000 korun,
Tak zobaczy kapitana, jak będę pływał. Tak jest. No, a tutaj na prawo to czerwone to jest ośmiornica diabolska drewna. Albo sa medzi nami flisákami teraz mówi, že to je ostatný český komunista v rezervate. A Macek má 24, turbo šmiornica. A tu na levej strane to je kretík bez majtek. I runcajs. Znáte Poláci runcajsa? Tak na pevno. Chanečka, neviem, kde je, chyba na autostrade na brigáde. A Cipisek je spred vami, deň dobrý. Ale teraz žegnajte, proste pánstva, bo tamto nie je Big Ben z Londýna, to je taká latárňa morská, vyspucha vajských, ktorá značí, že vplyváme do Gulfstorm. Teraz uvažajte, bo bende bardzo nebezpečno, končom žarty, cipí se kapitán likvidátor. Ideme, pánovie, rozbujáme. Urobíme na 3 razy obrut. Takže, raz. A dva. A teraz, nem do góry. Ktož má chorobu morsku, možno krmiť kačku. To je rodina Kačinských na Urlopie. Sorry. Na Ježorku Skalne máme také fajné safári, tam je taká maupa fajná. Zobačte. Mm-hmm. Vydať maupe? Vydať. No na mne pani je prošie, nepačte. I obok od tej maupy na právo, to je taká dupa svoňa, jak se pchá do garážu. Dupa svoňa bez ogoňa. I te žlté plamy tu všenče po tých skalách, to je taký porost pro šepaňstva a po polsku se to nazýva zvočišek želenavý, te žlté plamy. No a je to taká pierša pravda, ktorou mluvím teraz. Padneš na YouTube, pravda? Dobrá, tak pro šepaňstva, uvažajte na rence v levej stroně, bo dobíjame do Singapuru. Pošukajte pašporty, plýváme do eurozóny. Bende celná kontrola i osobista. Ak máte u sebe narkotika, opiáta, alkohola, všetko proše oddať panu kapitánu. I my tu máme taký fajný český zvyčaj. Pierši z lodí ubiega pan kapitán. Do zobačenia, na shledanou.